Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Cześć, witajcie w Sportowej Energii. Z tej strony Kamil Latuszek. Dzisiaj moim gościem w studiu jest Mateusz Gortal. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie, Kamilu, również. Witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki oraz całą ekipę Radia Pryzmat. Będziemy rozmawiać o twojej historii, o twojej walce z nadwagą. 48,5 kg. Tyle udało ci się zrzucić. Troszkę się tam nazbierało. Jak wyglądała ta cała historia? Wiesz co, przede wszystkim zaczęło się to, miałem wtedy 13 lat. Bardzo lubiłem jeździć na rolkach. Nawet mi to szło. Przyznam się szczerze, że szło to w dobrym kierunku, ale niestety przeceniłem się wtedy, przeceniłem swoje możliwości i niestety doznałem wypadku na rolkach, zderzyłem się z kolegą, złamałem nogę. No i wtedy zaczęło się to łapanie wagi, a zabrakło ruchu wtedy. No i człowiek, wiadomo, przybiera na wadze, potem rehabilitacja, próba jakiegoś tam nauki chodzenia i tak dalej. I wiesz, wtedy z gościa, który ważył tak naprawdę wtedy 80 kilka kilo, doszło już powyżej setki. Potem jakoś nic się z tym nie robiło za bardzo, bo człowiek się nie interesował w ogóle czymś takim jak dieta, czymś takim jak ruch. Kopało się tylko w piłkę, ale tego ruchu też nie było jakoś za dużo, ponieważ ja byłem bramkarzem zawsze. To było tyle w zasadzie wtedy, na tamten okres, i jakoś tą nadwagą się człowiek nie przejmował, no nie? Aż doszedł po prostu taki czas, że zdrowie zaczęło siadać fizycznie. Niebagatelną rolę też odegrała postać boksera Tomasza Adamka. Jest on twoją inspiracją, motywacją do działania. Jak w ogóle się poznaliście? Wiesz co, to było naprawdę strasznie spontaniczne, strasznie cudowne, takie fajne, miłe dla człowieka. Tomek jest przyjacielem rodowitym mojego drugiego przyjaciela, który jest księdzem, de facto również sportowcem zawodowym, bo ksiądz Michał Olszewski uprawiał taekwondo olimpijskie. Miał czarny pas. I wiesz co, to było tak, że to był ten czas, kiedy człowiek już się zastanawiał nad tym, że może coś zrobić ze sobą, zawalczyć o swoje życie, że może naprawdę można zrobić coś pięknego i kiedyś może drugiemu człowiekowi pomóc w ten sposób, takim jakby świadectwem czy inspiracją. I wiesz co, i pojechałem na jakieś spotkanie modlitewne, pamiętam, z księdzem Michałem i potem porozmawiałem z nim po prostu prywatnie i jakoś tak wyszło, że wtedy Tomek wchodził w wagę ciężką i po prostu się zacząłem interesować, bo była ta walka z Andrzejem Gołotą. Po prostu weszło na ten temat i dowiedziałem się wtedy, że Tomek jest przyjacielem od dzieciństwa księdza Michała. No i wiesz, kupa śmiechu wtedy była, pamiętam, do dzisiaj się śmieję z tego, ale jakoś tak potem już człowiek śledził tą karierę i mówi tak, że to jest taki ideał człowieka dla niego inspiracją. No nie wiem, taka inspiracja, że po prostu można. Można być porządnym facetem, można być świetnym sportowcem, można też być sobą, nie udawać nikogo przed kamerą. I jakoś to mnie tknęło, no nie? I tak kontynuowałem drogę sportową po prostu. Czyli można powiedzieć, że jakby to spotkanie, ta jakby cała inspiracja dała ci takiego kopa motywacyjnego do tego, żeby jakoś zawalczyć o swoje zdrowie? Tak, tak, dokładnie masz rację, tak było i zaczęło się wtedy. Zaczęło się małymi kroczkami, zaczęło się od zmian w ogóle życiowych, nawyków żywieniowych, od spacerów, od czytania książek, od czytania różnych inspirujących rozmów ze sportowcami. No i od tego, żeby narodzić w sobie taką wiarę, że mogę, no nie? Że to jest realne, to będzie mnie kosztowało trochę czasu, troszeczkę zaangażowania z mojej strony, że mogę się potknąć, że trzeba będzie się nauczyć też pokory, ale jednak chciałem walczyć i czasem się zdarzały zwątpienia, nie powiem. Czasem miałem ochotę to po prostu rzucić wszystko i dać sobie z tym spokój, ale jednak bliscy przyjaciele i ludzie, których spotykałem na swojej drodze, cały czas dawało mi to światło, no nie? Wierzyłem, że się uda, no i
chyba coś się tam udało, nie? Jak wyglądały początki tej twojej przygody po tej rozmowie, całym spotkaniu z Tomkiem? Więcej było chwil zwątpienia, czy miałeś takiego właśnie tego kopa motywacyjnego, który cię napędzał, że tak to nazwę? Oj, wiesz co, to ciężko powiedzieć. Ja byłem takim typem niepokornym. Wtedy w tych czasach bardzo i chciałem, jak typowy człowiek XXI wieku, wszystko już. Na już po prostu od razu. I czasem było to zniechęcenie, oczywiście. Wkurzałem się, że to, że tamto, ale jednak z czasem, jak człowiek już wchodził w to coraz bardziej, też pokorniał, starał się patrzeć na to, że zobacz, ile już jest zrobione. Ile już dokonałeś, a ile jeszcze możesz. Tylko pracuj, staraj się być skromnym i po prostu rób swoje, nie? A jeżeli ktoś będzie się tam naśmiewał, czy tam podcinał skrzydła, bo tacy ludzie też oczywiście byli i nawet dzisiaj są. Nawet dzisiaj się zdarza, że takich ludzi spotykam. Ale ja jestem typem człowieka, który nikomu nie życzy źle i zawsze jednak jestem altruistą i po prostu wszystkim życzę dobrze. Wolę sobie zjednywać ludzi, niż miałbym po prostu tracić energię na to, żeby mówić jakieś złe rzeczy o człowieku i ten. Też popełniam błędy. A te efekty, które przychodziły z czasem, one myślę, że na pewno motywowały cię do dalszego działania. Po jakim okresie one przychodziły? Pierwsze efekty zawsze przychodzą po pół roku. Pierwsze pół roku to jest takie już pierwsze wow. Widzisz, że rzeczywiście zmieniasz się. Zmienia ci się sylwetka, zmienia ci się podejście, zmienia ci się psychika. Zaczynasz doceniać małe rzeczy i po prostu wiesz, że teraz jak się zatrzymasz, to się cofniesz z automatu. Że trzeba dawać z siebie jeszcze więcej, aby uzyskać jeszcze po prostu lepsze efekty i się nie zajechać, nie zwariować, no nie? I wiem jedno, że sport dużo mnie nauczył. Nauczył mnie pokory, nauczył mnie oczekiwania, nauczył mnie, że wszystko ma swój czas, że nie jest tak hop-siup, że to nie jest bajka, tylko że to jest droga. Ta droga się nie kończy, szczerze mówiąc. Czyli nie było takiej sytuacji, że właśnie, nie wiem, zobaczyłeś po tych 6 miesiącach już jakieś efekty, postanowiłeś, że jeszcze będziesz ćwiczył, pracował nad sobą, ale w pewnym momencie stwierdzisz, no w sumie mi to już pasuje i odpuszczam. Wiesz co, okłamałbym cię, gdybym ci powiedział, że tak nie było, bo... Czyli były takie momenty. Tak. Był moment, że uderzyła mi na chwilę pycha do głowy, ale na szczęście jestem człowiekiem, który szybko uruchamia myślenie i po prostu byli przy mnie rodzice wtedy też. Tata zawsze mnie karci tak w cudzysłowie, żeby tak się tym nie jarać. Jak wygląda obecnie teraz twoja sytuacja? Czy dalej podążasz tą drogą? Wiesz co, powiem ci tak, że tak, jak najbardziej jestem czynny sportowo. Trenuję na siłowni 3-4 razy w tygodniu, to zależy od tego, jak tam z czasem, ze wszystkim. Kocham to w tej chwili, tak właśnie zakochałem się w sporcie, bo przedtem to było takie, wiesz, celem było tylko i wyłącznie to, żeby zrzucić tą wagę, żeby tak naprawdę fizycznie czuć się lepiej, bo przez to, że niestety ta waga doszła do 131,5 kg przy dzisiejszym tam 83 czy 82, także jest spora różnica. Jest spora różnica i no i udało się coś tam fajnie, ale nie wolno obrastać w pióra, trzeba dalej się starać każdego dnia. No właśnie, bo to nie może być też tak, że się przestanie i to nagle może też znowu wrócić, gdybyś tam jakbyś zaniedbał się, chociaż myślę, że doświadczony już jesteś, więc być może nie pozwoliłbyś na to, żeby, że tak to nazwę, znowu się tak zapuścić w cudzysłowie. Tak, masz rację. Traktuję to jak pracę po prostu. Praca nad sobą. To jest konkretna praca nad sobą, codziennie nowe wyzwanie. Jestem zwykłym człowiekiem i tak samo czasami boli mnie głowa, czasami choruję i wtedy nie mogę ćwiczyć i tak dalej, ale wtedy czuję w sobie coś takiego, że czegoś mi brakuje, no nie? Że po prostu jestem już zżyty z tym po prostu. Na tyle, że coś byś zrobił i tak jak na razie ta lekcja pokory.
musisz się pogodzić, że musisz dojść do zdrowia i wtedy wrócisz znowu silniejszy, prawda? I będziesz mógł się dalej w tym spełniać. To jest właśnie to zdroworozsądkowe. Ja miałem taką sytuację w 2016 roku, pamiętam, gdzie wtedy rzeczywiście był ten najgorszy okres, no nie? Ta waga wtedy miała te 130 tam parę. I doszło do tego, że chodząc na spacery, po prostu tak mnie bolały kolana, że myślałem, że to już koniec. Poszedłem, pamiętam, wtedy do lekarza ortopedy na konsultację. Wtedy siadł kręgosłup lędźwiowy. No i poszedłem na konsultację i mówię: panie doktorze, jest taki i taki problem. On tak patrzy na mnie i mówi, że wie pan co, ale nie będę pana oszukiwał. Pan operacja? I kalectwo. Niech się pan już szykuje na wózek, niech pan zapomni o piłce nożnej, niech pan zapomni o jakimkolwiek sporcie. Daję panu jeszcze 2 lata. 2 lata, że po prostu będzie pan chodził, no nie? Ja tak na niego popatrzyłem, jako że jestem typem wojownika i nigdy się nie poddaję. Nigdy. I powiedziałem mu tak: panie doktorze, bardzo panu dziękuję za konsultację, ale proszę mi wybaczyć. Ja panu nie wierzę i pan sobie nie zdaje sprawy, co ja jeszcze osiągnę. Szkoda, że pan tak wątpi w ludzi. I wziąłem się wtedy za taką ostrą pracę, że najpierw były gumy, potem była rehabilitacja z fizjoterapeutą, z którym pracowałem ciężko, nieraz nawet łzy były, bo trzeba było to rozciągnąć, porozbijać te mięśnie. Człowiek płakał, ale jednak wierzył, że będzie żył, będzie biegał za piłką, będzie normalnie się spełniał w życiu i nikt nie jest w stanie ukraść marzeń i wiary. Nie poddałem się i wygrałem. Wygrałem, minęły 2 lata, poszedłem znowu na konsultacje, poszedłem na badania i po prostu tak się to cofnęło radykalnie, że no, lekarze mówią: jak pan tego dokonał? Ja mówię: wierzyłem po prostu, że się uda. Wierzyłem wtedy, kiedy lekarz medycyny ortopedii we mnie zwątpił. I to tyle było, co ja zrobiłem, pani doktor. I mówię, reszta to była ciężka praca, wyrzeczenia, nadzieja, wiara. Bardzo ci dziękuję za to, że podzieliłeś takim jakby świadectwem, bo też myślę, że słuchacze mogą sobie gdzieś tam to zapamiętać, wziąć głęboko do serca, że no, niemożliwe nie istnieje. Że limity są tylko też w nas. Nie ma ograniczeń, wszystko jest, wszystko się rozgrywa w twojej głowie, w mojej głowie. Można tak rzucać tymi hasłami, ale tak. Ty jesteś jakby żywym dowodem na to, że jednak te hasła mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, w prawdziwym życiu. Jakbyśmy mieli podsumować całą tę naszą rozmowę tak w kilku słowach, to co byś chciał przekazać słuchaczom? Nie lubię za bardzo dużo gadać, ale powiem w kilku zdaniach to, że jeżeli macie jakiekolwiek problemy właśnie ze zdrowiem, że ktoś wam mówi, że nie jesteście w stanie czegoś przeskoczyć, że nie dasz rady, że nie słuchajcie tego. Róbcie swoje powolutku, wierzcie w swoje marzenia, następnie zamieniajcie je w plany i pamiętajcie, że nikt nie ma prawa wam tego ukraść. Nie bójcie się, nie bądźcie tchórzami, wierzcie w siebie, a gwarantuję wam z autopsji, że będą się działy wielkie rzeczy w waszym życiu i nawet nie wyobrażacie sobie, jak się w to wkręcicie. Pamiętajcie, że pasja to jest piękna sprawa i realizujcie się w tym. Ja z serca wam kibicuję w tym wszystkim i wierzę w każdego z was, że jesteście mega wartością dodaną jako ludzie i że wam się uda. A nie słuchajcie hejterów, nie słuchajcie ludzi, którym się dużo wydaje, powolutku do celu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że przyszedłeś tutaj i podzieliłeś się swoją historią, przemyśleniami, doświadczeniem, no i też dałeś, myślę, że ogromną dawkę motywacji. Bardzo ci dziękuję, Mateuszu. Dziękuję ci również, Kamilu. Program prowadził Kamil Latuszek. Do usłyszenia w następnej Sportowej Energii. Sportowa Energia.